Witaj, moi drodzy. To jest nasz pierwszy odcinek naszej nowej serii. Dzisiaj wpadliśmy na nowy pomysł turystyki alkoholowej. W skrócie alkoturystyka. Tak jest, właśnie wymyślone. Pomysł jest taki, jedziemy tak długo, aż zobaczymy bar i walimy w nim piwo, ale tylko jedno piwo. Jedno piwerko, dowolnego rodzaju. I ruszamy do następnego pitstopu, następny bar, następne piwko, zobaczymy ile wytrzymamy. Więc albo dzisiaj wrócimy do domu, albo będziemy spali na pierdoleni gdzieś na trawie. Ale żeby nie było łatwo, pyk, ćwiartucha na początek, na rozgrzewkę. Zaskoczył mnie jebaniutki. Dziękuję. Żeby nie było, że jesteśmy z barami poustawiani. No to elo. Witamy tym razem w Red Cow, proszę Państwa. Janku, może jakaś krótka opowiadka o tym miejscu. Jak otwierali to miejsce, nazwali je Red Cow. I wydaje mi się, że musiała być gdzieś tutaj w okolicach jakaś czerwona krowa. Ogólnie Wam powiem, że Jankowi przestał się podobać ten pomysł z tym piciem alkoholu na każdym pit stopie. I dogadaliśmy się w ten sposób, że będziemy grali w kamień, nożyce, papier za każdym razem, gdy podjedziemy do baru. I zobaczymy, jeżeli ja wygram, to znaczy, że pijemy w tym barze, a jeżeli wygra to Janek, no to wtedy ruszamy dalej i będziemy skłączować, tak? Dobra, to tak, jak ja wygrywam, to pijemy, jak nie, to jedziemy dalej. 3, 4. Są ziomeczki. Walimy alko. Pierwsze podejście to jest Beaver Town. Chciałbym powiedzieć coś o tym browarze, ale nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ja ci mogę zaraz powiedzieć coś o tym browarze. Dobry jest. Tyle zajebisty. Jego nazwa to Neck Oil. Tak jakby, kurwa, trochę dziwna nazwa. Olej z szyi. Olej z szyi. Teraz mi cieknie po szyi, ale kurwa, powiem że wam, że w smaku może się to trochę drastycznie różnić. Zastanawiam się nad powstaniem tej nazwy. Przecież nie ma żadnego powiedzenia o oleju z szyi, oleju w głowie. Chyba, że jak ci obetną łeb, to wypływa olej z szyi wtedy, ten z głowy. To jest takie jedno powiedzenie, że z szyi olej, no weź polej. To takie dość nowe jest. Wydaje mi się, że to było wymyślone jakieś minutę temu. Ja słyszałem inne. Na pochybel skurwysyną pluje w szyję czarną śliną. Dobra, zerujemy ten browarek i ciśniemy dalej. Idziemy teraz na Maltę. Ludzie wydają 1000 złotych. A tu my, kurwa, i Malta. Ujechaliśmy, kurwa, z 500 metrów. I to jest właśnie piękno Wielkiej Brytanii. Jesteśmy teraz pod klubem Malta. I no, teraz tradycyjnie jedziemy z grą. Czyli wygrasz, nie wygrasz. Pijesz albo nie pijesz. Yo. 3, 4.
Los, fatum, przeznaczenie. Tak, jesteśmy na drugim pit stopie na Malcie, w Malcie. Pijemy sobie piwko. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale... A, ja też mam. Dostaliśmy... Ale kręć szybko, bo muszę się najebać. Dostaliśmy fajne ginesiki z kończynką. Kurwa, jakie dobre. Tak jest. Dobra, jakaś szybka anegdotka na temat tego miejsca. Malta. Kraj powstały po II wojnie światowej. Kraj wyspowy. Usytuowany niedaleko Grecji. O co ci chodziło? Mniej więcej. Jakieś 7 sekund znaleźliśmy kolejny pub. Ale zasada to zasada. Dobra, jesteśmy w nowym miejscu. Gibraltar. Ciężko jest to powiedzieć po pijaku. Dobrze, że jesteśmy dopiero na trzecim pit stopie, bo jak to by był 8, miałem powiedzieć Gibraltar, to bym się pewnie, cytując klasyka, zesrał. Zapinam rowery, bo zajebią nam i chuj tam rowery, ale potem nie będziemy mogli pić dalej. Bo nie sztuka jechać na rowerze. Sztuka pić. Sztuka jest pić. I jechać na rowerze. Jak to było? Kamień, nożyce, papier? Kamień, nożyce, papier, lecimy. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy na Gibraltarze. Postanowiliśmy zmienić rodzaj alkoholu. Tym razem jest wódeczka z Red Bullem, co by sił starczyło do pokonania następnych eskapad. Tak jest. Kurwa, pyszka. Jadą kunie. Może też uda mi się nagrać. Także mówi się, że Anglia, Wielka Brytania, XXI wiek, Zachód. Ale w dalszym ciągu jeszcze trzeba się poruszać konno. A ja myślę, że po prostu moda wraca. Moda wraca co 200 lat. Kiedyś jeździli konno, nagle to się wniosku, ty, nudne są już te Porsche. Zmieńmy to na konie. Słyszałem w ogóle, że ten cykl w Rumunii trwa cały czas. Z tym, że tam się nie jeździ na koniach, tylko na osiołkach. Ja tam jeszcze nie wjechali w ten moment, gdzie odkryto silnik benzynowy. A ja myślę, że ten cykl po prostu tam się jeszcze nie zaczął. Mógł się nie zażyć, tak. Tam odkryto koło, jakieś 5 lat temu. I... tak się kręci. I to koło Bukaresztu. Także wypijmy za ten Bukareszt. Wypijmy za ten Bukareszt. Elo. Nie wiem, czy widać stąd, ale lokal nazywa się Amba Inn, czyli po polsku napierdol się w środku. Właśnie odkryliśmy zajebiste miejsce. Tamta Amba Inn ma taki ogródek, że powiem wam, że w Goworowie takiego nie ma. Tu zobacz. Jest tako. Tu mamy pub. Tu idzie pan Jan. Idę. Tam taka ładna pani robi burgerki. W ogóle było piwo Kozel. Tam jest klub. Krótko mówiąc, kurwa mać. Anglia zaskakuje. No. Dla mnie to powiem ci, że to jest pic na wodę z tym całym jest koronawirusem. Pyta. Aha, kurwa, żeś mnie złapał i jeb. Nagrałem cię, skurwysynie. Pic na wodę. Nie. Koronawirus jest prawdziwy, trzeba nosić maski. Konspiracja. Ten pan się naoglądał za dużo tych filmów z żółtymi napisami. Tych z prawdziwych mediów. Przepraszam. Nie. To ja tylko powtarzam głupie slogany. No to co, kurwa, najlepszego? No to najlepszego, tak? Że to było tam te London coś tam. London Pale Ale. Pale Ale. A zobacz, otwarta kuchnia. Pale Ale, taki bezdomny.
słuchać, jest jak w Hell's Kitchen tutaj. Hmm. Tylko brakuje Modesta Amaro. I w ogóle muza jest na propie tutaj, kurwa, zobacz. Boogie Wonderland, kurwa. Ale wszędzie tutaj w pubach jest muza tak. Na propsie. Tam byliśmy... Gdzieś coś szukałem, You Don't Own Me było. No. Co się nie spodziewałem, że to... Ale to w latach 60. nagrano cover piosenki z 2018. Może to był Jonas. To był podróżnik niebawy w czasie. Tutaj nie spoilerując. Nagrali to na początku 2018, a potem przenieśli się w czasie, żeby nagrać to jeszcze raz oryginalnie. Wiesz, że ja bym tak zrobił? Jakbym się cofnął w czasie? No. Mam na MP3 nagrane wszystkie piosenki, takie hity. I wyobrażam sobie, jakby Despacito hulało w latach 90. Ja bym do tego polski tekst podjebał. Jestem ciekaw, czy by się przyjęło. Warto próbować. Warto próbować, tak? Dlatego czekamy na kogoś, kto nam odpierdoli wehikuł czasu. Ale w poprzednim pubie leciał soundtrack z Pulp Fiction. Oglądałeś kiedyś Świat według Bundy'ego? To taki gość sprzedaje buty, ma dupę, żonę, dwoje dzieci. Swego czasu mój ulubiony serial to był. On taki współczesny filozof jest. No. Al Bundy. Coś takiego, coś tak. Z tym, że filozof nihilista. Niestety rodzina go zmusiła do nihilizmu. No ale tam był taki odcinek. Włącza radio w samochodzie i jest końcóweczka sama piosenki. I on kojarzy, że znał tę piosenkę w dzieciństwie. No i chce ją znaleźć i chodzi po znajomych, pyta i mówi coś takiego. Kojarzysz tą piosenkę? No i wszyscy, nie wiem co to jest. I nagle jeden z znajomych mówi, ty, ale jest jeden taki gość, on pracuje w sklepie muzycznym. On w ogóle zna wszystkie piosenki. I tam faktycznie stoi taka kolejka, przychodzą typki i mówią. I on mówi, a to jest ta piosenka. Stoi w tej kolejce, jest zadowolony, że w końcu ten dochodzi do Ala, ale przychodzi. Naha. Nie wiem, nie znam tej piosenki. Klasyczny odcineczek. Na takich krótkich rozkminach leci to nasze życie. Pasta cibło. Nie. Cibło to kawa. Skoro zwiedzamy tradycyjne puby, to musimy też spróbować tradycyjnego jedzenia angielskiego, czyli kebaba. Takiego skurwysyna nie znajdziesz w lutym. Jeszcze dobre gówno. Ciśniemy dalej. Ale kurwa, nie spodziewaliście się takiego comebacku z początku, co? Ale wrócił pierdolony. Jebaniutki. Bez pardonu? Jest opcja z żyganiem? Zobaczymy. Zobaczymy jak wejdzie. Elo. Jesteśmy w kolejnym pubie. Nie zrobiliśmy wejściówki. Tak, znowu przegrałem papier do nożyc. No i pijemy. No. Co chciałbyś powiedzieć, kolego? Chciałem powiedzieć, że wróciliśmy do cywilizacji. Bo jeździliśmy gdzieś tam po jakichś obrzeżach miasta. Wróciliśmy do centrum miasta. Głównym czynnikiem, który mi to udowodnił i mnie w tym utwierdził, jest kibel. No jebie urynął tak w tym kiblu, że kurwa się wytrzymać nie da. No bo tu jest ten kibel często używany dość. Rachel. Albo po prostu ludzie nie mają portury i szczą po ścianie. Jest używany, ale kurwa na bank jest nieczyszczony. Także to jest właśnie kultura miejska. Dziękuję bardzo. Coś mam jakieś takie wrażenie, że im bardziej pijani jesteśmy, tym stajemy się bardziej nudni. W sensie... Czy to jest tylko moje wrażenie? No, on jest jebnięty. Nie wiem. Sajdcy jakieś może pewnie... Nie, bo to po prostu to trzeba jakiegoś one-linera pierdolnąć. Spojrzysz na coś i pierdolnąć. Tak jak wtedy z tym koło Bukaresztu. Wódka, rum, gin, whisky. Thank you.
A Marek? Żywódka. Proste żywódka. A falafle ma? Wódka jest tylko ketel albo grekus. I przyniosło je wam ciepło. Chuj nam dupę, no. Będziemy mieli tak słodkie piwo. Kurwa, to jak chuj w dupę, to tego amaretu. I kto nie jest śmieszny? Tak gdy wychodzi na to, że nikt nie jest śmieszny. Zdrówko. Najlepszego. Tutaj obaj już doszliśmy do wniosku, że kamień, nożyce, papier nie. Ale możemy to zrobić, żeby tradycji stało się zadość. Dobra, ale tym razem nie wybieram kamienia. Raz, dwa, trzy. Doszło do tego, że jednak piwo się okazało za słabe. Musimy to podbić kolą. Tak się dało. Aha, czy tak o mówisz, ziomeczku? Nie no, jest spyte. Jak to mawiają chłopaki z baraków. Jakiś dowcip sytuacyjny, coś, kolego? Poszedł chłop do doktora. Wchodzi do pokoju, a doktor jest najebany. Ujebany? No. Gość troszkę nie dowierza, ale jednak siada, bo to autorytet, więc nie warto wątpić w doktora. No. Siada, rozbiera się. Doktor pyta, po chuj, że się pan rozbierasz? Gość mówi, no, myślałem, że będzie badanie. A doktor na to, przepraszam, jestem najebany i jesteśmy u mnie w domu, proszę wyjść. Tak, właśnie to wymyśliłem, bo nie przyszedł mi żaden kawał na myśl. Jak ci się podobał mój kawał na flow? Jest w pyta. Przychodzi baba do lekarza z siekierą w plecach i kawałkami szkła też w plecach. O dziwo. Lekarz się jej pyta, babo, co ci jest? Babo. A ci lekarze są też dobrzy. Babo, kurwa. Babo, co ci jest? A baba mówi, kurwa, szklarska poręba. Witamy w knajpie pod kogutem. Po tutaj samo? Ja bym powiedział z kutasem w środku. Bym powiedział dowcip. Tak. Dobra. Przychodzi sobie. W końcu może będziemy dowcipni. Idzie sobie. Trzymaj mi to kurwa, ja będę mówił dowcip. No mów. Idzie sobie Jasiu ulicą i naprzeciw Jasia idą dwóch policjantów razem z psem. I ten Jasiu tak podchodzi kurwa i temu psu tak. Jak mu zagląda, nie? Pod podwozie. I te policjanty się go pytają, Jasiu, co ty robisz? A on mówi, bo przed chwilą szedłem tutaj z tato i tata mówi, że ty Jasiu, patrz jaka akcja, idzie pies z dwoma chujami. Raz, dwa, trzy. To elo. Jesteśmy w kolejnym enigmatycznym miejscu. Chciałem powiedzieć coś takiego, że w Polsce jest takie prawo, że musi być ileś set metrów od szkoły i od kościoła miejsce, w którym zostaje sprzedawany alkohol. Energy. Co nie? Serio? Jest coś takiego. Jest. Że od kościoła do najbliższego sklepu monopolowego musi być tam 300 metrów. Strzelam coś takiego, nie? Ale to jest zajebiste. W Polsce tylko szkoła i kościół są pod ochroną. Tak. I dlaczego do tego piję, mój koleżko? Gdyż rozciąga się tu wspaniały, przewspaniały widok. Przewspaniały widok, który właśnie teraz chciałbym państwu tutaj
Niemniej jednak w Anglii jest to bardzo ładny widok. W Polsce dla mnie trochę bardziej rażący. Bo tutaj jest taka kategoria zabytków. To jest kategoria zabytków. Tylko architektura, nic więcej, nic za sobą więcej. Architektura, która w dalszym ciągu jest w użyciu. Nie, jasne. Ona jest czynna. Przychodzą sobie people i ci people uczęszczają. Z tym, że jest to właśnie na porządku, jakim powinien być. Czyli kościół na nikim nie robi wrażenia, bo przychodzą do niego ludzie, tylko którzy chcą. Reszta to ignoruje, dla reszty to jest zwykły budynek. Wydaje mi się, że nawet tutaj się pleban przychodzi sobie czasem od czasu do czasu coś pierdolnąć. No jak najbardziej. Ja myślę, że to jedna z tych osób, które teraz siedzą, ale... Trzeba było zapytać, jakiś sakrament, coś takiego? Krzyknij, plebanie! Podoba mi się personifikacja zwierząt tutaj w tym ośrodku. Spójrz na te obrazy. Przelecisz. Stary dzwon. Polski. To pewnie jeden z naszych ostatnich przystanków na dzisiaj. Na dzisiaj. Bo będziemy kontynuować te... Ewentualnie wydaje mi się, że naszym ostatnim, najostatniejszym może być Luton. Jakikolwiek pub, który będzie otwarty, który napotkamy po drodze. I teraz tak, pijemy albo nie pijemy. I raz, dwa, trzy. Kurwa, znowu to samo. Wygrał jebany. To zdrówko, nie? Za kolejny siódmy punkt. Ładnie tu jest. To jest fajniusia. Ej, stary, wejdź do łazienki. Pachnie ładnie wszystko. Jakbym wesele tu robił, to bym zrobił tu wesele. Jakbym wesele robił, to bym tu zrobił wesele. Ale już zrobiłeś tego fejla i miałeś wesele i tu nie zrobiłeś wesela. No kurwa, nie mów chłop stary, zawsze można jeszcze zrobić drugie wesele. Też prawda. Był taki film, cztery wesele i pogrzeb. Za rok myślę, że będzie moje wesele. Mamy coś na pewno w Anglii. I lecimy na tydzień do Rzymu. Słodko. Papież was pogłaska. Na pewno. Powiesz, że Santo Subito. A ja... Donna mama. Sigmundus Creatus est. Donna mama. Ciekawe, czy by skumał. To jest Argentyńczyk, nie? To na bank kapitana bomby ogląda. No jak chuj mu to widzieć. Jesteśmy w starym dzwonie. A jak wiadomo, w starym dzwonie... Co ma dzwon? Serce czy duszę? Serce. Serce. W starym dzwonie serce młode. Tak mawiają dzwonnice. Ci z Notre Dame też. Ale Notre Dame się spaliło, to i żyje. Także można nie wierzyć w te słowa. Dzwon musi być, kurwa, nie drewniany w takim wypadku. Gdyby ten Quasimodo, gdyby rzucił palenie jakieś 10 lat temu, nie doszłoby do tego. Myślę, że była do odratowania ta cała ekipa. No. Ale to jeden pet i to się wszystko pali. Ale ty w ogóle ten Quasimodo, on się zabujał w cygance, z kozo chodziła. To już jest w ogóle pojebana akcja. Przyjechała z Rumunii z kozo. Koza cyganka. I garbaty gościu. Garbaty gościu, a jeszcze ten co się w niej zakochał. To nie wiadomo czy w niej, czy w kozie. Wydaje mi się, że to był obój. Że taki trak. Że żeby się miało smaczek tak. Raz cyganka, raz koziaczek. Wytryniarz jest. Robi
Co, Jerry? Jakby przyszedł ktoś i powiedział, że mój kot ma 9 żyć, proszę mi rozszerzyć pakiet. Bo już na 9 ciśnie. Nie? A on mówi, tu mamy szeroki wachlarz ofert, kurwa. Do 12 możemy rozszerzyć za 18-50 miesięcznie. Ewentualnie pakiet 36 na 6. Ale bez żadnych gwarancji. Ale bez gwarancji, że przeżyje. Kończymy ten lokal. I było zajebiście, dość powiem. Najbardziej klimatyczne miejsce dotąd. Muszę przyznać, że najlepszy kibel, jaki dotąd zobaczyliśmy, bo przynajmniej nie jebał uryną, jak kurwa wszystkie kible w pubie w Anglii. Ale było kozacko. Jedziemy chlać dalej.